Takie oto okoliczności przyrody. 31 marca 2021 roku. Wokół szaleje COVID-19, pandemia, trzecia fala, a za jakiś czas pewnie czwarto, piąto, szósto, siódmo, ósmo i tak dalej. A ja zaczynam swoje rajzy rowerowe do roboty i z roboty oczywiście też. W takich oto okolicznościach, bo jadę z nocki. Tam jeszcze moje tereny ligockie zamglone. Fest. Ale polecam. Tutaj jest taka polna dróżka. Tam za tą kępą, tam kaj są te drzewa, są, jest już droga taką główną. Niestety rozkopano, zawrzyto jest, bo jakoś tam przebudowa. No i tam jeździć nie będę. Ja z nocki jadę, to się nie ma co dziwić. Dobra, nie będę stoć. Tutaj no ruszą, bo mi się spać chce, a zasnąć za kierownicą na rowerze nie zamierzam. Także super. A kurde, chyba niby zawrzyte auto tam jedzie, czy to jest? Może tylko dojazd do chałupy. Dobra. No i mamy pierwszą wpadkę. Burdel. Zaś ktoś tu śmieci wyciepał. Dosłownie ręce opadają. I to wszystko zwierzyna rozszarpała, te worki. Bo to są jakieś takie worki z materiałów budowlanych, z cementu. Wiecie co? No debilizm do potęgi. To już jest Ligota, ulica Księżycowa. Niestety ktoś tutaj zamalował jej nazwę. Ale podobno tutaj biegnie też droga rowerowo. Tutaj mieszkańcy się starają, właściwie ci tam z tamtych dwóch domów, bo to jest tylko do nich dojazd, jeśli chodzi o naszą gminę. Starają się o to, żeby tę drogę jakoś tutaj poprawić, wyasfaltować, i słusznie zresztą, bo dziury są. Ale proszę mi wierzyć, że są gorsze drogi w Ligocie. Tu jeszcze nie ma tak źle. Jakby to wyrównać, zasypać jakimś takim frezem asfaltowym, byłoby całkiem spoko. Ale oczywiście w przyszłości asfalt, jak najbardziej, jestem za. Tyle, że no, są gorsze ulice w naszej miejscowości, które nie mają asfaltu, które są rozkopane, i batalia o tę ulicę toczy się już 20 lat, żeby je zrobić. Także no, jest tam zdecydowanie więcej mieszkańców jak tutaj. Dodatkowo na jednej z tych ulic sypie się też przepust, więc tutaj trochę wyskoczyli jak Filip z konopi, ale oczywiście tę drogę też trzeba zrobić, jak najbardziej. Ale ktoś tutaj wyraźnie chyba nie ma wyobraźni, bo tutaj nie ma, nigdy nie było żadnej drogi rowerowej ani szlaku rowerowego. Idzie tam dalej, w tamtym rejonie zlikwidowany szlak pieszy 700-lecia Bielska. Ale on już jest zlikwidowany, więc formalnie nie istnieje. Jeszcze idzie trafić na oznakowanie, ale żadnej drogi rowerowej ani żadnego szlaku rowerowego tutaj nie ma. Więc niech nikt tutaj nie wypisuje głupot na internecie. Tak, to już Bronów. Pięknie tam mgła wygląda z tym słońcem. Ja wracam z nocki, jakże powiedział. Właśnie mi chce.
No bo też ciężko, nocka była. Sworzeń mi pęknął w maszynie, we wtryskarce, i trzeba było to wszystko szlifować, skręcać. Oj, w ogóle kupa roboty była, no. Ale tak to jest czasami. Dobra. Tak oto syn do rajza. Rada babę. Już spać chcę.